Witam gorąco, zagramy sobie erupcją mocy Ciri, tak jak powiedziałem wcześniej z Nilfgaardem. Teraz zagramy sobie Królestwami Północy na Insurekcji. W mojej talii, którą sobie przed chwilą stworzyłem, znajduje się Ciri Erupcja Mocy. Znajduje się Jaskier. Zastosowanie Jaskra jest takie, żeby wzmacniać Seldkirka. Tak, żeby jak najbardziej urósł. I mamy też Ildiko, tak, żebyśmy dostali zapał. Reinhardt po to, żeby wzmacniać nasze jednostki, kiedy... A, on już nie musi mieć inspiracji, okej. Keldar na Adrenalinie 4 będzie nam tworzył jednostki, nasze tokeny dwupunktowe. Kerseren, jeśli chodzi o to, no to będę oczywiście celował Wiedźmina Szkoły Gryfa. Poroniec, fajna karta, sobie będziemy grać tego porońca, mamy czarną Rylę i Wizegerd, który też z Ildiko może siąść przezajebiście, bo gdyby się okazało, że to jest nasza ostatnia karta i mamy tych jednostek troszeczkę na tym stole, no to możemy fajne punkty wykręcić z ładunków. Mamy też Wizogotę, Anna, no podstawa, Egmund, no wszystko co daje wzmocnienia i mamy też Margaritę do zablokowania czegoś oraz zaklęcie kompresji do zablokowania, no i zresetowania jakiejś jednostki. Wiedźmin Szkoły Gryfa jest OP i wiadomo, musi być zawsze w talii Królew z Północy. Temerski Werblista, tutaj mamy Strażniczkę, mamy Piechura, który zobaczycie jakie punkty może zrobić. Liryjski Kosynier, Marynarz dwa razy. No i tak się prezentuje mój deczek, link znajdziecie w opisie, a teraz zapraszam do oglądania. No i moim pierwszym przeciwnikiem będzie Skellige. Ciekawe jak nam pójdzie tym deckiem, no... poprzedni deck z Nilfgaardu wyszedł zajebiście. Nie przekraczaliśmy 9 werbunku, teraz robimy to samo, ale z Królestwami Północy. Po prostu chcę sobie zobaczyć jaka talia się sprawdza najlepiej właśnie z tą kartą Ciri. No i oczywiście będę chciał wam pokazać to. Nasza ręka, kurczę, no nasza ręka jest dosyć spoko. Mogę strażniczkę w sumie... strażniczkę sobie zostawię. A mogę wyrzucić na przykład marynarza. Okej, Wiedźmin jest okej. W takim razie wymienię sobie tą strażniczkę. Mam Ildiko. No i w zasadzie chyba tak zostawię. Tak, zostawmy. No i dobra, standardowo zaczniemy sobie Wiedźmina. Najpierw strzelam, żeby ich zmiękczyć. Mieczem dokańczam robotę. Następnie mogę dograć na przykład Egmunda. Potem Temerskiego mogę jeszcze zagrać. Annę wolałbym sobie zostawić, jak znajdziemy Tridama. Bo Anna może fajne punkty wykręcić. Nie ma co się oszukiwać. No dobra, bijemy. Mamy Egmunda, no i okej. Okay. I zaczynamy robić już jakieś punkty na koniec. Teraz sobie rzucę lokalizację w kolejnego Wiedźmina. Nawet nie wiem, czy nie będę kolegi cisnął na 2-0. Ręka mi pozwala na to. Okej. Okay. Dobrze. Zagrajmy sobie tą lokalizację. Kolejnego Wiedźmina. I tego Wiedźmina już mogę sobie wzmocnić tą czaszką. Weźmy sobie w Skalda. No i okej. Okay. Okej. Okay. Jakieś punkty robimy. Nie musimy się za bardzo martwić. Rzuca kruczą matkę. Dobra. W takim razie zagram sobie Temerskiego Werblistę. Biję sobie jednego kruka. I nie wiem, czy kliknąć. A właściwie mogę już kliknąć. Mocnie sobie Jaskra. Mogłem Kurde, no ja chyba nigdy się nie nauczę. Seldkirka, ale...
ale wzmocniłem sobie Jaskra, no bo chciałem. A on spasował, okej. Okej. Skoro on spasował, to będziemy szli na te 2-0. Mamy karty ku tego. Tylko zastanawiam się nad tym zaklęciem kompresji, czy ma sens. Chyba sobie wymienię to. Fajnie, że mamy Margaritę. Marynarz też jest spoko i teraz tak, zaklęcie out. O, i to jest bardzo dobra karta. No kurczę, tylko Tridama bym chciał jeszcze, żebyśmy dostali. Tridam i już jesteśmy w domu w sumie, nie? No nie dostaliśmy tego Tridama. Tak czy siak, chyba będziemy lecieć na te 2-0. Karty mamy w porządku na tą ostatnią rundę, w sumie. Lecimy. No, lecimy. Zagramy sobie Wiedźmina na początek. Następnie mogę sobie zagrać na przykład Ciri. O, i tak zagramy. Zagram sobie Ciri. Zagram Reynarda. Zagram Annę. Eldara i tak dalej, i tak dalej. Niech mnie Kraken pochłonie. Okej, bez problemu. Bez problemu. Na razie jeszcze mi to nie sprawia problemów. Oczywiście wiem, mógłbym teraz spasować. Mamy nie dość, że wytrzymałość, to jeszcze mamy ostatnie słowo. Tylko, że... Że właśnie, czy nam się to opłaca? Szkoda, że nie dobraliśmy tego Jaskra w pierwszej rundzie. No i z drugiej strony, że nie wzmocniliśmy tego Seldkirka. Zagrywa Skalda. Nie drażni mnie. Skald za 4 punkty. Boję się, że jestem zmuszony powalczyć. Kompania, naprzód, więc powalczmy. Powalczmy. W najgorszym wypadku przegramy. Ale jeszcze nadal mamy tutaj te karty. W sumie dobre. Ale on zagrywa scenariusz. To mi znów podwędził grzybki. No i jeśli już jest scenariusz, no to chyba to jest bardzo dobry pas. Czy on ma kartę straty? No i dobra, wygraliśmy. Lecimy do następnej gry. Pierwszą rozgrywkę wygraliśmy, a teraz będziemy walczyli przeciwko Królestwom Północy. Manewr okrążający, są to maszyny, najprawdopodobniej oblężenie i musimy sobie poradzić z tym, w taki sposób, że będziemy starać się przeciwnika przycisnąć w pierwszej rundzie, w drugiej, no i spróbować wyciągnąć od niego scenariusz. To się uda, może się udać. Mamy Tridamskiego na ręce, co już sprawia, że jestem bardzo zadowolony. Właściwie ręka jest bardzo, bardzo porządna. Chyba nie muszę tutaj nic wymieniać. Fajnie by było mieć drugiego Tridama, no ale wszystkiego mieć nie można, nie? Że na początek zagram sobie tego Wiedźmina. Rycerzom przypadają księżniczki, a nam co? Pieprzone strzygi. Następnie mogę zagrać Werblistę. Potem zagram Annę. Potem zagram Tridama. Porońca. No to już wszystko. Wszystko zobaczymy już potem, jak to pójdzie. W każdym bądź razie zastanawiam się, co z lokalizacji sobie wyciągnąć. Może mentora szkoły Gryfa? No bo nie jestem w stanie teraz zagrywać drugiego Wiedźmina. Chcę jak najszybciej odpalić Annę z Tridamem. Okej, on zagrywa Werblistę. W porządku, zatem bierze sobie w to. No i na razie zostawiam tak.
Będę bił tego werblistę. No chcę go jak najszybciej zbić. I za 3 tury będzie nasz. W razie musimy jeszcze zaczekać z tym. Ale już jestem w stanie zagrać sobie Annę i Tridama. I on zagrywa Jaskra, kurczę. To jest trochę problem. Rzućmy tą Annę. Wzmacniamy ją, żeby miała inspirację. No i zaczynamy już robić bardzo duże punkty. Jeszcze jak dojdzie nam Tridam, to będziemy mieli ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć punktów na turę. Plus jeszcze z Wiedźmina będziemy bić, czyli w sumie 6 punktów jesteśmy w stanie wyciągnąć na turę. To już jest bardzo dużo. Jeszcze jak rzucimy po rońce, to jeszcze dodatkowo dostaniemy troszeczkę tego. Ja chyba raczej go nie będę przemieniał. Chyba wolę właśnie, żeby poroniec nam atakował, niż przemienianie go w kłobucha. Jezu, on zagrywa marynarza. No dobra. Dobra, tu jest dość duży problem. Ja się boję używać Selkirka teraz. Zagramy sobie tego Tridama. No i zaczynamy. Duże, duże punkty. W porządku, jest Erland. Przestrzegamy zarówno etosu, jak i ślubów rycerskich. Ja sobie zagram teraz porońca. No i teraz na koniec tury robimy już bardzo dużo punktów. A przeciwnik nie gra standardowym obleżeniem w ogóle. To jest jakiś swój deck. Teraz się zastanawiam, czy Kerserem rzucić. No ale chyba muszę rzucić jak najszybciej. No bo co jak co, ale Kerseren też nie może czekać. Dobra, przemieniajmy w tego kobucha, bo jeszcze jak miałem wcześniej nadzieję, że nie będzie miał inspiracji, no to teraz już powątpiewam. Więc rzucę sobie lokalizację. No i rzucę sobie to Wiedźmina. Prawdziwe cudeńko. Wystrzelone z niej bełty przebiją nawet skórę trolla. No tak czy siak robimy już bardzo, bardzo, bardzo duże punkty. Raczej pas nie byłby dla mnie straszny. Aby sprawiedliwości stało się zadość. No i dobra. Zagrajmy sobie teraz Ciri. Aha, wyczuwam kłopoty. I uderzmy sobie Erlanda. Dokładnie, zagram sobie też lokalizację od razu i lokalizację wzmocnię sobie Ildiko. Okej. Okay. No i dobra. No teraz już przeciwnik chyba będzie musiał spasować. To już jest za dużo punktów na turę. A jeśli nie, no to my pasujemy. On już tego nie nadrobi, nie ma opcji. Czy mamy wytrzymałość. I to jest w ogóle piękne. To jest piękne, bo nam Ciri przechodzi na kolejną rundę. On raczej nie ma jak tego oczyścić. No wątpię, żeby grał Wołchwa, czy jakoś tak. Przeciwnik myśli. Bardzo chciałbym dostać Ildiko. No on... A czym on się tak zastanawia długo? Liczy punkty, no ale kurczę... Raczej wątpię, żeby on miał jak to zrobić. To jest tak 24... Rzuca Barona. Nie mam już nic do stracenia. No... Szczerze mówiąc, raczej to nie jest, kurde, dobre.
Przecież dalej my robimy ogromne punkty. On nas nie przebije. Na pewno jedną kartą nas nie przebije, nie ma szans. Nawet wątpię, że dwoma da radę. Przecież my mamy... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć... Sześć punktów na turę. No dobra, teraz mamy pięć, no bo Tridam ma... ma krwawienie na sobie. Margarita. To w kobucha? Nie pomogę. Jeśli już okej. No to było nawet dobre zagranie. No ale dalej my mamy, kurczę, cztery punkty na turę. Nowigrad potrzebuje odnowy. Wyskoczył mu Hubert i to wzmocniony bardzo. W zasadzie cieszę się, że wyskoczył mu ten Hubert. No, to Jaskier cały czas go wzmacniał. W sumie bardzo dobrze. W sumie bardzo dobrze wyszło. A my teraz patrzymy tutaj i mamy naprawdę bardzo, bardzo dobrą rękę. I dalej mamy Ciri na stole, co oznacza, że jeśli przeciwnik spasuje, no to będziemy mieli kartę przewagi. Oczywiście przeciwnik pasuje. Też możemy. No i ostatnia runda. Mamy ostatnie słowo. Izeger dalej może być duży. Kurde. Dobra. Chyba zaklęcie kompresji sobie zostawię tym razem. Zastanawiam się tylko, co zrobić z tym jaskiem, z jaskrem, bo... No nie, wymienię sobie, bo teraz no to on nie jest jakąś ważną kartą. Marynarz. No marynarza też bym chyba wolał. Też bym wolał wymienić. No i mamy Tridama, okej. W zasadzie Tridam jest nawet w porządku. Ja mogę sobie zacząć z... A zaczniemy sobie z czarnej Rylee. No i dam sobie jedno wzmocnienie na tą Rylee. Okej. Bacz, co mówisz! I do kogo? To jest dość duży problem teraz. My sobie uderzmy i mogę Wizogoty sobie wrzucić tutaj. Kolejna bitwa, kolejna. Oczywiście będziemy wzmacniać sobie od razu. Bo może być tak, że przeciwnik będzie miał jak nam zbić tego Wizogotę, więc każdy punkt się liczy. Król Foltest. Nie jestem mściwy! No dobra. Na kolana, to może okaże wam łaskę! Dobra, no to my rzućmy sobie Tridama tutaj. Lewa, prawa, lewa. Ale teraz sobie już chyba zostawię to. Tak jak jest. Mhm. Następnie mogę rzucić... fajnie by było nawet Rolanda jeszcze rzucić. Najpierw. Nigdy nie zegniemy karku! Ale tak to Tridam już będzie nam robił punkty, więc... Nie, rzucamy go. Rzucamy, no i oczywiście wzmacniamy sobie Tridama. Hej, bardzo ładnie! Dobra. To zaraz mu zbijemy tego obrońcę bez problemu. No, już za momencik będzie zbity. Okej, rzuca wzmocnioną balistę. To jest troszeczkę problem. No, a my teraz co? Możemy... Tak. Tak. No i wzmocnimy sobie tutaj. Okej, bardzo ładnie. Sobie... Może się trafi... Aj, nie trafił, dobra. Miałem nadzieję, że trafi mi tego jeszcze obrońcę. No, ale trudno. Ale... Dobra, teraz trafił.
Kozak. Mamy też fajnie to zaklęcie kompresji. Nawet nie wiem, czy... No w sumie jakby przeciwnik teraz... nie wykorzysta... A nie, już to wykorzysta. Już wykorzysta tą mewę. Właśnie. Desant morski. To już wiemy, co będzie naszym celem na zakręcie kompresji. Ech, wojenka. Oj, dość mocno przeciwnik zagrał. My sobie uderzmy tak. I zagrajmy sobie Ildigo. Mogę ją sobie zagrać tutaj. Razem i nic ani nikt nas nie powstrzyma. No i na razie w sumie jest ok, nasza sytuacja jest dobra. Mamy jeszcze inspirację. Bo te dwie karty od razu będą uruchomione. Że właściwie jest ok. Kurczę, no on może mi zbić zaraz Temerskiego. Temerskiego nie chcę, żeby mi zbijał. Rzucę sobie już Feldkirka. W zasadzie mogę go rzucić. Te psy nie mają honoru. Okej. Mogę wzmocnić go. No i uderzmy sobie tą mewę. Uderzmy też sobie tutaj. No i dam jeden ład... Okej, wygraliśmy. Idziemy jeszcze do jednej gierki. No i w ostatniej grze zmierzymy się ze Skellige. Lepiej od razu się poddaj. I to będzie Lippi. No ale z Lippi mamy duże szanse. Kurczę. Jak widzicie, ten deck naprawdę potrafi zrobić bardzo, bardzo duże punkty. No co, nie spodziewaliście się? Dobra, no to zagramy se tak. Marynarz jeden out. Okej, Tridam jest spoko. Szkoda, że nie mam Anny. Mogę tego marynarza. Aj. No nie, niedobrze. Zagramy sobie w takim razie Wiedźmina. Na początek, standardowo. Obiecuję ci szybką śmierć. Za honor. Zagrajmy sobie. Ale nie za darmo. Czy on ma koral? Ma koral. W zasadzie mam dwóch werblistów, co też jestem w stanie zrobić te tempo dosyć duże. Nie ma to jak porządna zamorska grabież. O Jezu, ale przeciwnik też. Ile punktów? O Boże, no ja... Czy ja jestem w ogóle w stanie to jakoś... Rzućmy tak na razie. Rycerzom przypadają księżniczki, a nam co? Wzmocnię sobie raz tego Wiedźmina, żeby nie było, że on Birnę zagra. W zasadzie on i tak może mnie tym łowcą uderzyć. Tak jakby Birnę zagrał. O, ale nie zagrał. No i dobra, skoro tak to wygląda, no to rzucimy sobie teraz tego werblistę. Lewa, prawa. Rzućmy sobie tutaj. Prawa. Też sobie od razu wzmocnię tego Seldkirka. No i jeśli chodzi o tempo... Jezu, o tempo przeciwnika, no to jest zabójcze. Nie mam jak... No nie mam jak tego... Musimy spasować. Co ty, tego się nie da odrobić. Jak już byśmy mieli porozkładane te nasze silniki. No to jasne, czemu nie, ale kurczę, musimy, zanim my rozłożymy silniki, to minie bardzo dużo. Nie mamy też Anny, co jest problem, bo to jest jednak najmocniejszy silnik, jaki posiadamy. Okej, ale jeśli chodzi o tą grę teraz, no to w zasadzie może być pomyślna dla nas. Mamy Jaskra, mamy dwóch Tridamów. Cały czas nie mamy tej Anny. Zastanawiam się nad tą Margaritą.
O, mamy Annę. Mamy, no to jesteśmy gotowi. Jeśli przeciwnik będzie chciał nas zaatakować, bez problemu sobie damy radę z nim. Załatwimy to po mojemu. Lepiej, żebyśmy się pod to porę... Prądku on tak zaczyna, no to my zaczniemy sobie teraz od Jaskra. Pióro jest potężniejsze od miecza. No i co będę wzmacniał, pytacie, nie? No, no to ja wam odpowiem. Będę wzmacniał sobie Celtkirka, ale chcę też Ildikoras. Jest Gudmund. Czas poharcować! No będzie bardzo mocno. Przeciwnik na pewno nie da nam szans na tą wygraną. Ale my mamy też bardzo dobre silniki na ręce, więc nie powinienem się jakoś za bardzo martwić. Okej, okay, będzie grał 3 razy Lipiego. Co? Co zrobił? Nasze baby mają więcej werwy od was! Właściwie to nie wiem, co przeciwnik teraz zrobił. Próbuję zrozumieć, ale kurczę, nie potrafię. Tylko to nam się wzmacnia, okej. Okay. One i romancja. Artskellig! Nasz przeciwnik chyba oszalał. No dobra, skoro tak to jest, rzućmy sobie Annę. Teraz sobie ją wzmocnię. No nie wiem właściwie, co przeciwnik robi. Próbuję zrozumieć, ale jakoś nie potrafię. No, a my teraz robimy już bardzo duże punkty. Tak duże punkty, że raczej nie powinno być problemu dla nas. Jak sobie ustawić tego Tridama? No tak sobie, no to jest najlepszy sposób. Więc sobie ustawmy tutaj tego Tridama. No i proszę patrzeć na te punkty. Ja pierdzielę. No jak on spasuje, no to my też sobie spasuje. O! Okej. Okay. Jakoś mnie to nie boli za bardzo. My możemy sobie zagrać... Możemy sobie zagrać go. I wzmocnimy sobie... Dalej tego Celtkirka chcę wzmacniać. Ale chyba już przestanę. No przeciwnik co? Będzie pasował? Nie będzie. On rzuca megaskop i on będzie robił bardzo dużo... Bardzo dużo tych tarczowniczek. Możemy rzucić sobie Ciri. Nie rozśmieszaj mnie. I właśnie zauważyłem, że zrobiłem błąd. Zapomniałem, że on to nie wzmacnia na koniec tury. Przez co Tridam teraz nie robi nam punktów na koniec. No moja nieuwaga, ale dorzucę teraz werblistę. Nie ma problemu jakoś. Zróbmy sobie tak. Tak i co? Wzmocnimy sobie Ildiko. I rzuć tego Egmunda, nie wiem. A, nie wykorzystuję go. Wątpię, żeby przeciwnik miał jaką... Nasze tarcze są murem! No dobra. Mamy przewagę dwóch kart, kurde. No spoko, teraz tylko dobrać Wizogotę, Ildiko i Celtkirka. Dobiorę te trzy... Okej, okay, mamy Wizogotę. Na 11 punktach. Ja pierdzielę. Zaklęcie niekoniecznie. Wizegard jest spoko. Aj, nie dobrałem tych dwóch kart.
Dobra, rzućmy czarną Rylę na początek. O kurczę, no. Dobrze, możemy zagrać tego Wizogotę. Kolejny przypis w kronikach. Mocnimy czarną Rylę i uderzymy niedźwiadka. 17 do 2. Sytuacja jest jak najbardziej spokojna. No nie za bardzo rozumiem tego, co przeciwnik gra. Próbuję zrozumieć, ale nie potrafię. No dobra, wygraliśmy kolejną grę, ale znowu nie wygraliśmy. Znowu przeciwnik wychodzi z gry. Zagramy sobie jeszcze jedną, ostatnią grę. No i zagramy sobie kolejny raz przeciwko manewr bojowy. Kurczę, no musicie przyznać, że ta talia jest serio, kurde, mocna. Dwóch Wiedźminów jest git. Freedom, fajnie. O, w ogóle mamy Jaskra, super. Zaklęcie kompresji raczej mogę wymienić. Wizegerd. No, Wizegerda mogę zostawić w sumie. Dobra, tak zróbmy. No i dobra, my zaczniemy sobie z Jaskra i wzmocnimy go czaszką. No co jak co, ale to trzeba jak najszybciej. Następnie mogę rzucić Werblistę, Tridama, no i potem rzucę sobie Wiedźminów. Jeszcze może Egmunda rzucę. W ogóle co mi się wzmacnia? Nie no, kurczę. Tylko nie to. Mogłaby się wzmacniać, nie wiem, Ildiko albo Anna. Która jest Straż Radowida. Baczność! Prezentuj broń! Sobie tak, damy wzmocnienie na Ildiko. Nie. Rzućmy Egmunda. Jaka sukcesja? Tron będzie mój. No i kurczę, nasz przeciwnik będzie miał duży problem z nami. Zastanawiam się nad tym. Zobaczymy, czy on nie będzie zaraz pasował, no bo nie ma jak zbić mi Jaskra. Przeciwnik. Skoro nie ma jak go zbić, no to co? Najlepiej będzie szybki pas, nie? No bo tak, to sobie bardzo duże punkty jeszcze robimy w talii. Zagrał marynarza. Okej. Okay. My zrzucimy sobie teraz Tridama. No i już na tą chwilę robimy bardzo duże punkty. Bardzo duże. Czy jak dorzucę teraz Wiedźmina Szkoły Gryfa, jednego i drugiego, no, może być dość ciężko dla naszego przeciwnika. Ciekawe, co on nam dorzuci. Raczej mi się wydaje, że szybkie trzy karty i pas, nie? No, tak mi się wydaje. On już strażniczkę rzucił. No jakby mi przesunął tego Tridama, no to... To dorzucę Werblistę bez problemu. Rycerzom przypadają księżniczki, a nam robimy co? Tak i... No ja bym chciał wzmocnić sobie jeszcze Annę. Tak, żeby te dwie karty miał inspirację, no bo te dwie karty potrzebują tej inspiracji, nie? Teraz mogę sobie wzmocnić już Wizogotę na przykład. No, fajnie by było jeszcze go dobrać, nie? Nie, gramy w tym deku żadnych onej romancji, żadnych desantów morskich, więc musimy liczyć tylko na nasze szczęście. Przeciwnik zagrywa jeden tick lidera. To oznacza, że chyba, kurczę, chce to wygrać. Co? Przesunie mi Tridama, czy przesunie mi Egmunda?
gdyby przesunął Egmunda, byłoby troszeczkę gorzej. Widzimy jeden punkt na minusie. Bo w Werblisce mogę rzucić z powrotem tutaj, ale Egmund niczego nie wzmocni. My tu jeszcze jednostek nie mamy. Rzucił go tu. No dobra. Zagrał Gerharta teraz jeszcze. Pijanych wyrzucam z zajęć, a jeśli sytuacja się powtórzy, z uczelni. Ale kurczę, teraz co? A rzucę tego Werblistę. W kółko to samo. No, czyli to nie będą szybkie trzy karty i pas, tylko jednak przeciwnik będzie z nami walczył do końca. Skoro już rzucił Gerharta, no to... No i zużył jeden tick lidera, no najprawdopodobniej to będzie wojna, której musimy wygrać, musimy sobie jakoś poradzić. No problem jest taki, że kurczę, nie mam za bardzo czego rzucić. Zaklęcie kompresji. Okej, w Tridama. On już zużył Gerharta, fajnie, fajnie. Fajnie, to mnie cieszy. Zatem sobie rzucę teraz czarną Rylę. Zrobię tą czarną Rylę. Uderzmy sobie... Prasz Radowida. Jaskier. Gdzie tutaj jest? Okej. Okay. Izogota. No i dobra. Dalej prowadzimy jednym punktem. No już nie jest za dobrze. Najgorsze jest to, że nie mam za bardzo co rzucić. Okej, okay, mam już co rzucić. Rzucę teraz Wiedźmina sobie tutaj. To jest w zasadzie chyba najlepsze, co mogę zrobić. No i chyba Izogotę wykorzystamy. Bo to tak wygląda, że chyba będę musiał teraz Wiedźmina rzucić. Wizegerta. No i... Reinharda sobie rzucę. No bo Seldkirka wolałbym sobie zostawić. Jak najbardziej. Więc ściągnął mi... Akceptuj. No i dobra, my sobie uderzmy tutaj i... To sobie uderzmy tutaj. No i dobra, jakoś to idzie. Jakoś to idzie, kurczę. W sumie nie jest źle. Tylko ten Wizegert jest dość słaby. On ile ma? 3 punkty. 3 punkty to słabo. Chyba, że dałbym... Insurekcję mogę dać. Kiedyś to miało zapał. Wizegert zgrany zawsze z inspiracją, a teraz nie mam jak. Kurde, jeszcze ściągnął mi z tej Rylii. Teraz to już nie mam jak zagrać. O kurde. Ty, nie no, jak jest oblężenie, to dawaj. Pas. Pasujemy. Nie jesteśmy na karcie, minus, na minusowej karcie, kurde. I jeszcze on rzucił oblężenie. Kozak, 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 kozak. Mocniony balista, okej. Okay. Nie no, dobra, wyciągnęliśmy scenariusz. To jest git. Mamy też przygotowane karty dość mocno. No kurde, patrzcie na tą strażniczkę. Gdzie ona jest? Gdzie ta? A mowa, ile ona ma? Za 12 punktów. No... To chyba przeciwnik nie ma jak tego wygrać. O, jeszcze ją dobraliśmy. O, jeszcze Ciri. Dobra, no to zaklęcie kompresji out. Liryjski out. No i dostaliśmy Tridama. No, a przeciwnik? Co zrobi? No kurczę, jeszcze bym chciał Ildiko dostać. Ildiko, Anna i Wizogota.
On spasował, to my rzucimy sobie Ciri. Poddaj się, oszczędzisz mi czasu! No i ostatnia ośmiokartowa runda. No ale to, ta karta jest teraz ogromna. Ty, no ale dawaj mi karty takie, które potrzebuję. Okej, jest Wizogota. Aj, dobra. No to w takim razie nie mamy zapału. Mamy zapału, więc muszę sobie przedostatnie te karty rzucić. W takim razie co? Liryjski kosynier będzie ostatnią kartą. A my zaczynamy. A skoro my zaczynamy, to zaczniemy sobie już z Wizogoty. Damy mu jeden tik lidera, tak żeby nie zginął od strzału za 5. Następnie zagram temerskiego werblistę, Ridama, strażniczkę Reinharda, Selkirka i Zegerda. No i ostatni będzie liryjski kosynier. Ani. To nie, tylko nie strażniczka. Kurde, strażniczkę wyciągnął. Dobra, no to... No jest mała szansa, że zbijemy to Tridamem. No bardzo mała szansa, ale już sobie zużyję tego Tridama w takim razie. No tak, ale to się jeszcze wzmocni. No nie, to niestety nie da rady, ale i tak sobie rzucę tego Tridama, no bo on zaraz mi przesunie tego Wizogotę, tak czy siak. Okej. No i dobra. Tak na razie prowadzimy, teraz dorzucę werblisty i strażniczkę. No, a on swoją strażniczką przesunął nam Wizogotę, ale dzięki temu, że mamy tego Wizogotę, to on też... No nie... Strzani nie wyciągnął tego na pewno, co chciał. Pewnie jakąś maszynę wolał, nie? Nie da się oszukać. Aj, wzmocniony balista. Nie rozumiem, dlaczego przeciwnik uderza nam w Wizogotę. O Jezu, ale trafił. Dobra, my sobie teraz zagramy tego Reinharda. A nie, zagramy sobie strażniczkę. Tak, strażniczkę. A potem zagramy sobie Reinharda tutaj pomiędzy Tridama i strażniczkę. Nie? No ty chyba sobie żartujesz. No dobra, no to w takim razie rzućmy sobie tą strażniczkę tutaj. Teraz Reinhard. No właściwie spoko, bo wszystkie karty, które zagram, będą miały nadal wzmocnienie. Także chyba nie ma źle. Bo ten Selkirk nie będzie duży, on zapewne mi go zbije. Albo przynajmniej osłabi na tyle, żeby nie miał co mu zbić. Na balista, no właśnie, kurczę. My tak. Okej. Okay. W sumie jest okej. Okay. Teraz mogę rzucić Selkirka tutaj pomiędzy. To dostanie jeden punkt z Reinharda i jeden z temerskiego werblisy jeszcze. To jest okej. Okay. No i później już kurczę Wizegerd, nie? Ale zanim go rzucę, to nawet mogę sobie wzmocnić tą Ciri. No, żeby dostał dwa ładunki więcej.
Bombardowanie co? Pokrzyżuje mi, nie? Plany. Troszeczkę pokrzyżowało. Troszeczkę tak. No ale troszeczkę. Teraz wzmocnienie, okej. Gdyby on mnie... No szczerze mówiąc, chciałbym fajnie... Fajnie byłoby zbić mi Shani. No bo Shani mu jeszcze wyciągnie jakąś jednostkę, więc... Niby karta za 4 punkty, ale tak naprawdę za dużo, dużo więcej. Bo może wyciągnąć na przykład sobie tego marynarza i będzie miał 7 punktów, czyli 11 punktów. Król Foltest. Król Foltest. Król Foltest raczej nie jest dobry. Zbijmy sobie tą Shani. Tak, zbijmy. No i dam sobie tutaj na Seldkirka. Tak, tak, tak. Nie złożymy broni. No i kurczę. Wizogota będzie miał 2, 4, 6, 8 ładunków. Pytanie, czy on mi go zbije, czy nie ma jak go zbić. Desant morski. Dobra, w takim razie my zbijamy sobie od razu tego króla Foltesta. To jest dużo punktów. Dość dużo. Dość dużo. Ale zbijamy sobie go. Tak, 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 tak. W te żniwa miast żyta czarnik będziemy kosić. No i proszę państwa, 44 do 64 do 41. Patrzcie, Wizogota jeszcze 15 ukrytych ładunków. Kurde, jakbym to jeszcze użył. Byśmy mieli 79 punktów. Więcej. No i dobra, wygraliśmy. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do następnego. A, jeszcze coś. Proszę państwa. Wracamy na rangę 0. Do następnego.